No, jeśli mówimy o wyborach do Rad Osiedli, to po raz pierwszy w tym roku wybieramy bezpośrednio. Jest to nowy sposób, ale jeśli mówimy, i bardzo modne takie są określenia jak społeczeństwo obywatelskie, jak to, żeby obywatele, mieszkańcy coraz bardziej brali żywy udział w życiu miasta, to bezpośredni wybór do Rad Osiedli, tak samo jak wybieramy do Rady Miejskiej, jak prezydenta wybieramy, jak wybieramy Sejm, Senat, prezydenta państwa. Myślę, że to jest duży krok naprzód. Oczywiście coś nowego, ale to jest ten krok do demokracji. Myślę, że powinniśmy się wszyscy jako mieszkańcy zaangażować w to, wziąć udział w tych wyborach, no bo później narzekajmy, że coś jest nie tak, że w naszej dzielnicy coś jest nie tak, że w mieście jest nie tak, no jeśli nie mamy swoich przedstawicieli. Szanowni Państwo, już w najbliższą niedzielę pierwszy raz w naszym mieście powszechne, poważne wybory do Rad Osiedli, na które serdecznie zapraszam. Jak wiemy, w wyniku postępowania dotychczasowego będziemy wybierać 20 Rad Osiedli. 7 już mamy. 3 niestety nie będą funkcjonowały i dlatego ten apel, ponieważ jest próg frekwencyjny, który musi być przekroczyć, aby wybory były ważne. Mam nadzieję, że to się uda, że ta data akurat nam też będzie sprzyjała. I liczę na to, że dokonają mieszkańcy jak najlepszego wyboru. Dodam, że już dotychczas zgłosiło się w sumie 500 kandydatów, także myślę, że jest z czego wybierać. A licząc, że każdy musiał mieć 15 podpisów, no to mamy już 7500 głosów oddanych wstępnie. Mam nadzieję, że jest to dobry prognostyk przed wyborami w najbliższą niedzielę, do których zachęcam. Ja na pewno pójdę. Wybory do Rad Osiedli w Bielsku-Białej już 10 maja. Tylko dzięki kompetentnej i aktywnej Radzie Osiedla zyskasz realny wpływ na kształtowanie otoczenia, zgłaszanie inicjatyw i przedsięwzięć potrzebnych Tobie i całej lokalnej społeczności. Dlatego dobra rada, głosuj na sąsiada. Koniecznie weź udział w wyborach 10 maja. Wszystkie informacje na www.radyosiedlibb.pl. Sabina Głuch, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu Kongres Firm Rodzinnych, Sokolarnia na Czantorii, finał halowej ligi Skrzatów, ruszyła sprzedaż biletów na FIS Grand Prix w Wiśle, Helios zaprasza, ćwiczenia obronne. Zaczynamy! W minioną środę odbył się Kongres Firm Rodzinnych. Już po raz czwarty Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zorganizowała Kongres Firm Rodzinnych. Janusz Targosz mówił o tym, jak ważne dla rozwoju gospodarki są rodzinne przedsiębiorstwa. Firmy rodzinne to na polskim rynku ponad 1,5 miliona aktywnych firm biznesowo zorientowanych. Jest to prawie 70% w ogóle polskich firm, w związku z tym cyfry mówią same za siebie, już nie mówiąc o zatrudnieniu, o wpływach do budżetu, w związku z tym firmy średnie i małe, a w tym większość firm rodzinnych są autentycznym dominantem w życiu gospodarczym Polski. A jaka jest myśl przewodnia tegorocznego Kongresu Firm Rodzinnych? Myśl przewodnia tego kongresu, ja bym tutaj zacytował słowa naszego gościa specjalnego, pana Rafała: bliżej nieba, bliżej siebie, czyli wszystko, co wiąże się z jednością myślenia, z jednością działania, jest tutaj i pomocą dla tych właśnie działań, jest tutaj naszym przesłaniem dzisiejszego kongresu. Firmy rodzinne są podstawą małego i średniego biznesu, tworzą nowe miejsca pracy, rozwijają technologie. O atutach tych przedsiębiorstw opowiedział gość specjalny kongresu Rafał Sonik. Firmy rodzinne są w istocie najważniejsze w gospodarce, dlatego że przede wszystkim wypełniają wszystkie te obszary gospodarki, które nie są zdominowane przez duże firmy, duże międzynarodowe, bezosobowe koncerny. I tak jak nie można byłoby twierdzić, że giełda dla gospodarki
nie ma znaczenia, jest nieistotna, bo oczywiście ma, bez pozyskiwania kapitałów, bez wciągania w akcjonariat bardzo szerokich rzesz czy bardzo szerokiego spektrum inwestorów, nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie gospodarki. Tak bez firm rodzinnych nie byłoby ono możliwe, dlatego że są to firmy, które wchodzą we wszystkie możliwe luki, znajdują miejsca, w których usługi i towary bardzo nietypowego charakteru mają szansę na powodzenie na rynku. Są to firmy z reguły wykazujące największą determinację inwestycyjną i gospodarczą. Są to firmy, które poprzez wielopokoleniowość budują swoją pozycję na rynku. Czasem oczywiście zamieniają się w spółki akcyjne i nawet wychodzą na giełdę, ale najczęściej są to takie dzieci rodzinne, o które się dba przecież najlepiej. Kongres firm rodzinnych był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat problemów, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorcy. Przy okazji majówki wybraliśmy się z naszą kamerą do sokolarni na Czantorii. W majowy weekend wybraliśmy się z kamerą na Czantorię, aby sprawdzić, czy kapryśna pogoda nie odstraszyła zwolenników górskich atrakcji. Przy okazji odwiedziliśmy stację rehabilitacji ptaków drapieżnych prowadzoną przez sokolnika Roberta Maciejczyka. Jak takie odczuwają święto pracy? Ptaki mają zawsze dobrze i myślę, że dla nich dzień powszedni. Niestety przy ptakach musimy pracować non-stop. Tutaj nie ma świąt. Jeżeli trzymamy zwierzęta, to trzeba o nie dbać i tak dalej. Organizujecie tutaj pokazy ptaków drapieżnych? Znaczy pokazów my nie robimy jako takich. Chyba, że tam ktoś się umówi z jakiejś grupy dla nas. Ale ogólnie to my po prostu puszczamy. Zaczynamy puszczać powiedzmy o godzinie 12, kończymy o różnych godzinach naprawdę. Bo tych ptaków jest dosyć dużo. Stworzyłem hodowlę, która ma ponad 70 sztuk, także to jest dużo ptaków. Sokolarnia spełnia także funkcję ośrodka edukacyjnego, w którym można z bliska zobaczyć między innymi bielika. Odwiedzając to miejsce możemy także obserwować trudną i odpowiedzialną pracę sokolników. 6 maja odbył się finał halowej ligi skrzatów. Ogromne sportowe emocje, jakie towarzyszyły rozgrywkom halowej ligi skrzatów, zapewne na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników. 6 maja młodzi sportowcy z Bielska Białej oraz regionu zakończyli tegoroczne zmagania. Turniej miał na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w kulturze fizycznej, kształtowanie zasad fair play oraz propagowanie dbałości o własny rozwój psychofizyczny. 15 maja rozpoczyna się sprzedaż biletów na zawody FIS Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Najlepsi skoczkowie będą rywalizować w dniach od 31 lipca do 1 sierpnia w zawodach drużynowych i indywidualnych. Organizatorzy przygotowali na każdy dzień zawodów ponad 4,5 tysiąca biletów. Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie www.beskidnews.pl. Na dwa premierowe pokazy zapraszamy Was już od dziś do kina Helios. Pierwszy z nich to animacja Sekrety Morza. 6-letnia Sirsha udaje się ze swym bratem w magiczną podróż, podczas której odkrywa, co stało się z jej mamą. Avengers Czas Ultrona to druga premiera, jaka czeka na nas w Heliosie. Tony Stark próbuje wskrzesić program utrzymania światowego pokoju. Niestety sytuacja się komplikuje. A teraz czas na nasz cotygodniowy konkurs. Odpowiedzcie na pytanie, kto jest reżyserem filmu Avengers Czas Ultrona? Prawidłowe odpowiedzi przesyłajcie na adres redakcja@beskidnews.pl do poniedziałku do godziny 12. Do wygrania jedno z trzech podwójnych zaproszeń na dowolny seans w kinie Helios. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej informuje, że 12 maja od godziny 6 do 19 organizowane będą krajowe ćwiczenia związane z potencjalnym zagrożeniem dla ludności cywilnej stworzonym przez obcy samolot.
W dniu ćwiczenia będą emitowane sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W związku z tym w ramach ćwiczeń na terenie Bielska Białej może być uruchomiony system wykrywania i alarmowania, a wtedy emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu i zapraszam jak zwykle w poniedziałek. Do zobaczenia. Wydaje mi się, że rady osiedlowe mają duży wpływ na to, co dzieje się w danej dzielnicy. Dlaczego warto głosować? No dlatego, że to my kierujemy swoją przyszłością. Tak się nam mieszka, jak się nam żyje. Pójdę do głosowania, będę głosowała z tego powodu, że chcę wiedzieć, co się będzie działo na moim osiedlu. Będę głosował do rad osiedla, bo chcę mieć czynny wpływ na to, co się dzieje w mojej miejscowości, w moim miejscu zamieszkania. Chcę głosować na ludzi, których znam i których ewentualnie mogę zaufać i którzy może mogą coś zmienić na lepsze. Myślę, że należę do tej grupy patriotów lokalnych i będę na pewno uczestniczył aktywnie w głosowaniu do rad osiedlowych. No, chciałbym wiedzieć, co dzieje się na moim osiedlu, co dzieje się w mieście. Myślę, że kandydaci, na których zagłosuję, myślę, że przynajmniej po części będą mi to gwarantować. 10 maja. Oni będą głosować. A ty?